Witajcie moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj do przeglądu magazynu White Dwarf, numer 499. Jeszcze jeden numer i będziemy mieli ten fajny numer 500 z limitowaną, czy limitowaną, jakąś specjalną okładką z białym karłem na okładce. Zajrzymy sobie do tego numeru. Po przeglądzie tego numeru stwierdziłem, że jest to jeden z ciekawszych numerów, szczególnie dla 40-kowców, bo jest tam seria fajnych misji, których, powiem szczerze, jeszcze w życiu nie widziałem. Także zapraszam do przeglądu. No dobrze, witajcie. White Dwarf numer 499. Zerknijmy sobie, co jest w środku. Zaczynamy od tego, że mamy oczywiście przywitanie się i prace różnych czytelników. W pracach czytelników niestety nie ma żadnego Polaka, więc nie mam kogo tutaj z Was wyróżnić, ale jest sporo fajnych prac, na przykład ten Kragnos jest fajnie pomalowany. Widać, że nie jest to jakieś high-endowe malowanie, ale bardzo porządnie pomalowany model. Dodatkowo mamy tutaj pracę dosyć kontrowersyjną, jak dobrze wiecie. Z tego co wiem, coś się okazało z tym, że jest coś nie tak z tym Benoit Cerberus XT Bartkowiakiem. Zero relacji z Kubą Bartkowiakiem, naszym tutaj lokalnym. Chyba zero relacji, mam nadzieję. Ale okazało się, że coś jest tutaj na rzeczy z tym człowiekiem. I nie jest on taki... wiecie, złoty i w ogóle fantastyczny, jak się okazuje, poza tym, że robi jakieś tam łok na rzeczy, okazuje się, że są jakieś przynajmniej ploty, nie wiem. Jeżeli macie coś więcej na ten temat, to dajcie mi znać w komentarzach, bo chciałbym się dowiedzieć więcej. Dalej, w World of Warhammer mamy tutaj, był artykuł o tym, dlaczego niektóre frakcje, bo oczywiście, słuchajcie, grając w grę czasami się zdarzy, że Stormkaści spotkają się ze Stormcastami, szczególnie na turniejach. Oczywiście na turniejach nie jest to zbytnio interesujące dla nikogo, dlaczego oni się akurat tak spotykali i po prostu jest to walka, nikt nie buduje narracji tego, ale tutaj podają kilka powodów, dla których mogliby się akurat Stormkaści, czyli ci dobrzy, bić sami ze sobą. Seraphoni, Blades of Corn, Karadron, Overlords i tak dalej, idą przez kilka frakcji, mam nadzieję, że będzie to kontynuowane dla następnych frakcji. W Access Granted, czyli w tym bunkierze, mamy oczywiście kolejne challenge, kolejne misje, kolejne rozbudowanie misji, krucjaty, do kampanii krucjaty i pokazane, jak chłopaki tutaj sobie dają radę, bo tutaj jest 4 kolesi chyba, którzy budują swoje armie. Mamy misję, która też jest na tym sztywnej karteczce, Resilient Backbone, i mamy też misję do Sigmara, którą też zaraz zobaczycie, która jest tutaj. Dodatkowo mamy karty do Warcry'a i mamy tych kart sporo, więc jeżeli potrzebujecie takie karty, to sobie musicie zrobić ksero lub jakoś powycinać, posklejać. I mamy basic training, jeśli chodzi o Sigmara, w Sigmarze. Tu nie będę Wam nic więcej tłumaczył. W Hobby Hangout mamy drugą część malowania i wybierania swojego schematu kolorów w swojej armii, tutaj na przykładzie armii tyranidów, i pokazane jest, jak to można zrobić, i dodatkowe jakieś tam haki pokazane, haki, przetłumaczyłem z angielskiego, jakieś sztuczki pokazane na przykładzie Stormcasta. Dalej, w Satellite Uplink mamy klub Reddit Tabletop Gamers, który to klub, ostatnio tutaj pokazywali, zrobili wielką grę na 9 graczy chyba, Boarding Actions, także widzicie ogromny stół tutaj, no i mają pokazują swoje malowania swoich modeli przez niektórych ich członków i niektóre, powiem szczerze, są naprawdę, naprawdę całkiem niezłe. Dalej, w Warhammer Age of Sigmar mamy troszeczkę lore Cult of Unberogen. Nie pamiętam dokładnie, co to było, ale są to ludzie, którzy wielbią, z tego co pamiętam, wielbią Stormcastów z jakiegoś powodu. Tak mi się coś wydaje, tak mi się coś, wiecie, obija o uszy, ale bardzo fajnie to zrobione. Zobaczcie, jak bardzo fajnie można zrobić artykuły lorowe w bardzo fajnym klimacie. Wygląda to jak z jakiegoś podręcznika RPG, nie? Dalej, mamy Rattle of the Pipes, czyli krótkie opowiadanko, chyba bardzo krótkie, tak, 2 strony dosłownie. I w Rules of Engagement mamy 10 najfajniejszych lub najciekawszych war scrolli, najciekawszych czarów, które są w tym momencie w Sigmarze. Także coś fajnego, no i Scurry Away Skawenów jest chyba jako pierwsze. Dalej, no niby sigmarowe, warhammerowe, mamy kampanie, kolejne zasady do kampanii Devgorch, Bladeborn do Warcry'a. I tu macie kolejne rzeczy, kolejne karty, kolejne frakcje, które możecie sobie dorzucić z ich specjalnymi zasadami. Także bardzo fajnie, dużo kontentu. No i przechodzimy do Warhammera 40 tysięcy. Coś, co mnie najbardziej interesuje. I tutaj mamy, oczywiście tak, przede wszystkim Tale of Warlords i ich challenge, które wypełniają po kolei przez ostatnie kilka miesięcy, i w tym ostatnim miesiącu mieli chyba centerpisy, bo jakieś duże modele się pojawiły, i ich armię. Dalej mamy znowu jakieś centerpisy, czyli ten nowy czołg Leman Russ, tak? Czy jak on się nazywał? Leman Russ? Jakoś tak. Nie Leman Russ. Boże, wyleciało mi z głowy, jak się ten czołg nazywał. No nie pamiętam, nieistotne. Tak, Leman Russ Battle Tank. Dobrze. No i mamy tutaj jakiegoś... Boże, czy to jest... To jest tak, to jest jakiś Stormlord chyba, nie Stormlord, Swarmlord lub jakiś inny model. Wyleciało mi teraz, nie widzę, nieważne. No i pokazane są ich armie. Tutaj oczywiście, jak widzicie, macie armię mieszaną. Dwie frakcje są. Tutaj jest bardziej chyba jednolita. Tak. No i teraz tak, Mysteries of the Cryptex, troszeczkę lore o kryptekach i tym, czym oni się zajmują. I to jest taki troszeczkę już przedsmak tego, co będziemy mieli dalej. Dalej mamy oczywiście ten lore na kilku znowu stron. Znowu bardzo fajnie to jest wydane w takim klimacie 40-kowym. Tutaj mamy krótkie opowiadanko, które jest pierwszą częścią dopiero. Pierwszą częścią opowiadanka i o Skitarii. Na razie niewiele nam to mówi, ale Skitarii wchodzą gdzieś do przestrzeni, która jest kontrolowana przez Necronów. Chyba jakiś Space Hulk czy coś takiego. Nie pamiętam teraz dokładnie. Przeczytałem to, ale to już przeczytałem kilka dni temu i wyleciało mi z głowy. Natomiast tutaj mamy temporal abnormalities i to jest coś, co, o czym mówiłem na wstępie. Zestaw jednych z fajniejszych misji, w jakie będziecie grali w Boarding Actions. Ok, o co chodzi? Szybciutko. Biorąc swoje Boarding Actions, przede wszystkim życie swoją ekipę dzielicie na pół. Po drugie, stół i całą rzeszę tych wszystkich dodatków dzielicie na pół i robicie jeden stół w przeszłości i jeden stół w teraźniejszości. Ciekawe, nie? I teraz, w każdej misji macie różne rzeczy, jak widzicie, mapa jest dosyć mała. Macie, wystawiacie sobie jednostki trochę w przeszłości, trochę w przyszłości, trochę w przeszłości, trochę w przyszłości i później, w zależności od tego, czym idziecie, bo faza jest podzielona na ruszanie się w przeszłości, a później w przyszłości, możecie wpływać na różne te okresy, tak? I na przykład w misji pierwszej, nie pamiętam tutaj jest temporal detonation. Tutaj można jakieś markery zostawiać w różnych miejscach i one, jeśli zostawicie je w przeszłości, to one w teraźniejszości na przykład wybuchną. W którejś misji, tutaj temporal casualty, tutaj chyba są, jeżeli w przeszłości, idąc w fazie ruchu, w przeszłości ruszycie model i on podejdzie do drzwi i zamknie hatch, to niezależnie od tego, co się dzieje w teraźniejszości, też się zamyka. Jeżeli ktoś będzie stał w tych drzwiach, no to ginie. Jedyne co, to chyba nie można tego korzystać, jeśli miałoby to zlikwidować, jak to się nazywa, coherency, unit coherency miałoby zniszczyć. No ale możecie tak wpływać z jednej mapy na drugą. Znaczy właśnie z tej przeszłości na przyszłość. Entropic Dispersal, nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale chyba tutaj można było się nie przemieszczać, tutaj można było chyba coś też wysadzać. Tutaj mieliśmy Chrono Crystal Zone i można było coś chyba postawiać obiektywy w tych miejscach, czyli na płycie z przeszłości można było postawić obiektyw w teraźniejszości i wtedy ta strefa znika, ale pojawia się tam obiektyw, więc można fajnie kombinować. W piątym nie pamiętam, chyba można było przenosić jednostki z przeszłości do teraźniejszości, z teraźniejszości do przeszłości, jeśli dobrze pamiętam. I szósta już nie pamiętam, na czym zupełnie polegała, ale chyba można było zostawiać sobie jakieś chemiczne trucizny czy coś w tym stylu. Więc dosyć moim zdaniem ciekawy rodzaj misji. Nie wiem, jak się będzie w to grało, nie wiem, dajcie mi znać. Jeśli zagraliście, to dajcie znać. Chciałbym poznać wasze wrażenia, czy to faktycznie miało sens i czy się dało to zagrać. Dalej mamy Necron Dynasties i opis kilku dynastii i kilka tam troszeczkę zdjęć pokazanych przez czytelników chyba, albo przez pracowników Games Workshopu, White Dwarfa, redakcji White Dwarfa. No i mamy troszeczkę tego, różnokolorowe Necrony pokazane. I dalej mamy Galactic Warhouse, to nadal jest to. No i mamy Army Gallery, fantastyczną armię Death Watchu, jeśli dobrze kojarzę. Death Watch, która tu jest pokazana, pomalowana przez Martina Wallera. Bardzo fajnie, wszystko bardzo spójnie, ekstra. Jak widzicie, nie mamy chyba żadnego battle reportu w tym numerze. Necromundzie, mamy Streets of Death i tutaj mamy znowu jakieś zasady kampanijne i troszeczkę jakiegoś lore. Opis różnych niektórych jednostek, które pojawiają się i czwarta część Legacy of Defiance. O, to chciałem powiedzieć. Kolejnego opowiadania. To mamy 6 stron opowiadania. Wyjaśnienie, Order Sears i tak dalej. I to wszystko, co... Aha, co może się będzie w następnym numerze? Nie, to jest bingo. Next issue 500 Celebration, czyli to już niedługo. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie, obejrzenie tego przeglądu. Mam nadzieję, że będziecie też ze mną na numerze 500. Recenzuję już White Dwarf od paru lat, od tych najgorszych tygodników White Dwarf przez tam starsze jeszcze. Mam nadzieję, że będziecie ze mną do następnego, kolejnego 500 numeru, czy w sensie 1000 numeru, przez kolejne jeszcze 500 numerów, aczkolwiek czekajcie, 500 numerów co miesiąc to jest ile? Jest chyba za dużo lat, chyba nie dam rady aż tyle. W każdym razie mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie oglądać te materiały i chcecie być o nich informowani, to musicie kliknąć subskrypcję i dzwoneczek i wszystkie powiadomienia. Inaczej YouTube Was nie będzie o tym informował. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się ciepło. Hej!